niewiele. Nadzieja! I nasze wspólne. Dostałem twoje majteczki. Całuję twoje cycuszki. I twoją cipeczkę. Wysyłam ci, Krypsie, twoje majteczki. Przyklęłam, żegnaj, kochany. Przeklęty. Ja też ciebie kocham. Więzienie. Też całuję twoją cipeczkę. Przeklęta, niech będzie trata. Niech będzie myśl o wolności. Zabrali nam młode lata. Nie mamy nic tej młodości. Zabrali nam. Jak wejdzie strażnik, zacznę krzyczeć. Przywariuję trochę. Może mnie wypuszczą jako psychicznego. Naprawdę. To tylko moja wyobraźnia. Was nie ma. Jestem tylko ja. Nie ty, ja i on, ja. Żaden zły ja i dobry ja, tylko sam ja. Wy jesteście takie wirtualne kurczaki. No chcę. Chodź i daj. Ciekawe, jak to zrobisz. Cip, 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 cip. A teraz? Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. 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 Jezu, no za co? Zawsze o tym. Zawsze o tym maszynę. Wiedziałem, nikt mnie nie kocha. Ty dzierny żywot? A ty, czy ty kogoś kochasz, koleżko? Czy kiedykolwiek kochałeś? Z miłości człowieku pod celą się nie zbytuje. Prawdziwa miłość to w więźniu najdroższy pan. Tutaj bez miłości przepadłeś. Z kim ponawijasz, co ci leży na wątrobie i w gardle ściska? Kto ci przyśle, gdyby się ślubi albo odmor? Herbatę znaczy się. Albo majtki. Takie co najmniej tydzień noszone. Najlepiej z odrobiną koperku, znaczy zarostu. Żebyś miał się do czego przytulać co noc. A takich majteczek, jak i nie masz nikogo, to nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Bo to by była najgorsza zdrada. Dlatego tych majtek ci nie oddam. Ale oddam ci serce! Chcesz, wiesz! Przecież z tego nie ma! A może tak się mamy! To znaczy się tak nie ma! Patrz, pana ubrana, pana naga! Naga ubrana! Jakbyś się u ciebie zgłosił, będziesz miał pory! Ale ja nic nie chcę! Bądź człowiekiem, człowieku! Jak już tu jesteś, to coś przecież musisz mieć, nie? Bycia wybiorą solidarność! Solidarność? Po co? Ja jestem artystą! Solidarność! A kiedyś życzę na tu medalik, a porycinę jaką dostanie! A może za jakieś 10 lat zostaniesz ministrem, choćby tej kultury czy sztuki! Ja tam na wszelki przypadek sobie wyklułem! O! Ja! Nigdy nic nie będę. A jak już tak sobie porządnie porzucić, to kto wie? Znowu się spotkamy! My się stąd nie ruszamy. Będziemy tu na ciebie czekali. Zaraz, zaraz! Przecież to ja miałem się tu zabić. 30 lat.
i nic dla potomności. Mawiał o sobie pewien Rosjanin. Łunin się nazywał. Ja jednak mogę powiedzieć o sobie więcej. 40 lat i jeszcze większe nic. Ale swoją drogą, to co mnie obchodzi ta cała potomność? Potomność, dopisująca Mozartowi zakończenie rekwim, albo oprawiająca Van Gogha w złote ramy, większąc samych obrazów. Albo pacykująca w kolorki czarno-białą Casablancę. Bo czymże jest ta potomność dzisiaj? Ta jutrzejsza potomność. Dzisiaj to tylko zgraja plemników w ślepej pogoni za sukcesem. Miałbym się przejmować plemnikami. A jeśli nie dla potomności? Ale za kobiety to już trzeba płacić tatuśku, co nie? To dla kogo? Przecież nie dla siebie. Te męki twórcze. Trudno bez nich żyć. Ale z nimi żyć nie można. Nie dla siebie, więc dla kogo? To... wieczna tęsknota. Bezsenne noce. Ból egzystencjalny. Metafizyczne cierpienie. Bojaźń i drżenie. Koszmary, obsesje, halucynacje. Zaraz się zabiję! Słyszysz? Zabiję się. Ja wiedziałem.